Do ratusza wpłynęły dwie oferty dotyczące planowanego remontu basenu w szkole podstawowej nr 10. Propozycje to ponad 16,5 miliona oraz blisko 17 milionów 200 tysięcy, za które oferenci gotowi są zaprojektować i wykonać kompleksowy remont szkolnej pływalni oraz przebudować jej infrastrukturę wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Teraz nad propozycjami przedsiębiorców pochylą się urzędnicy. Remont basenu to jedno z zadań, na które miasto otrzymało dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych stanowiącego element tzw. Polskiego Ładu. Pełna kwota wsparcia uzyskanego przez nasz samorząd to prawie 30 milionów złotych. Środki mają być spożytkowane jednak nie tylko na szkolną pływalnię. To wsparcie szerszego przedsięwzięcia mającego zaskutkować kompleksową poprawą sportowej infrastruktury miasta. Projekt skupia się na obiektach sportowych kilku szkół. Są to podstawówki o numerach 2, 5, 7 i 10. W przypadku dwójki i siódemki chodzi o remont nawierzchni istniejących boisk. W piątce o budowę nowego boiska i remont sal sportowych. Według aktualnych ofert za wszystkie zawarte w projekcie planowane inwestycje miasto powinno zapłacić ponad 39 milionów złotych, co oznacza, że z własnych środków do realizacji dołożyć będzie musiało około 10 milionów.